Piotr Dudek, Dudek TV. Witam bardzo serdecznie. Typujemy finał i mecz o trzecie miejsce. Jak dobrze wiecie, moje typy na półfinał okazały się jak najbardziej celne, słuszne. Niewielu stawiało na awans warszawskiej Legii, wrocławskiego Śląska. Ja tak postawiłem i rzeczywiście, tak obstawiałem i rzeczywiście w finale te dwie zasłużone w przeszłości ekipy zagrają o złoty medal Energa Basket Ligi. To już jutro. Początek zmagań oczywiście w zespole wyżej notowanym, czyli we Wrocławiu, który po rundzie zasadniczej był na piątym miejscu, Legia na szóstym. Legia przynajmniej w dwóch pierwszych meczach wystąpił bez swojego podstawowego środkowego Amerykanina Adama Kempa. Wiemy, że także problemów z kontuzjami nie brakuje. W Śląsku Wrocław wykluczony do końca sezonu jest chociażby Jakub Karolak. Tak tutaj jakby szanse się wyrównały. Legia 2 razy 3-0 wygrała i w ćwierćfinale z Ostrowem Wielkopolskim, i w półfinale z Włocławkiem. Śląsk natomiast ogromne batalie 3-2 ze Słupskiem w półfinale, a w ćwierćfinale oczywiście z Zieloną Górą. Stawiam na Legię Warszawa. Na Legię Warszawa, która ma w tych play-off równiejszą formę. Zresztą nie przegrała ani meczu jeszcze. Zaś Śląsk gra bardzo takimi zrywami. Są mecze przegrywane u siebie 20, a nawet ponad 60 punktami. By wreszcie w piątym decydującym meczu pokazać charakter i wygrać. Wydaje się, że jednak to będzie troszeczkę starcie mocy podkoszowej Śląska z dobrze rzucającymi z obwodu graczami ze stolicy. Biorąc pod uwagę pomysły taktyczne, a dyspozycje przede wszystkim w playoff, stawiam na Legię Warszawa. Gramy w finale oczywiście do czterech zwycięstw. Dwa pierwsze mecze we Wrocławiu, dwa kolejne w Warszawie, później ewentualny piąty Wrocław, szósty Warszawa i ewentualny siódmy znowu Wrocław. Także stawiam na zwycięstwo Legii Warszawa. Natomiast pojutrze, bo to mecz finałowy zaczyna się jutro. Natomiast pojutrze w meczu o trzecie miejsce, o brązowy medal, spotkałem się z połem Anwilu Włocławek, drugi po rundzie zasadniczej, oraz grupy sierleccy Czarni Słupsk, czyli lider po rundzie zasadniczej, jednocześnie sensacyjny Beniaminek. Tu będzie mecz i rewanż. Zaczynamy grę w zespole niżej notowanym, czyli we Włocławku. Obstawiam na zwycięstwo jednak Czarnych Słupsk, którzy są bardziej głodni chyba jednak tego sukcesu jako Beniaminek, a we Włocławku wydaje mi się, że troszeczkę ten balonik został przekuty i jednak mimo wszystko przed sezonem może i w ciemno by ekipa wzięła półfinał. Natomiast z tego co grali w sezonie, to finał na pewno był ich wielkim marzeniem i tutaj nie wiadomo jak się mentalnie odbudują podopieczni trenera Przemysława Frasunkiewicza. Też osłabieni brakiem kilku kontuzjowanych graczy. Natomiast ekipa ze Słupska trenera Mantasa Czesnomskisa pokazała, że jednak potrafi się też zmobilizować z mocnymi rywalami, także wygrywać na wyjazdach. Będzie mi się wydaje, że bardziej zmotywowana do zwycięstwa w tych meczach o brązowy medal. Czyli stawiam na Legię Warszawa oraz grupę sierleccy Czarni Słupcy. Jeszcze przypomnę, że też się bardzo cieszę z tego finału warszawsko-wrocławskiego, bo to oznacza, że jednak te europejskie puchary, kilkanaście dobrych spotkań, kilkanaście dobrych w sensie pod 20, bo nie wszystkie były oczywiście udane, ale zarówno w Europucharze jak Śląska i FIBA Eurocup, jak Legii, nie przeszkodziły zespołom, aby znaleźć się w finale i rzeczywiście te doświadczenie z europejskich pucharów przekuć na krajowe podwórko, na krajowe boiska.
Też fantastyczny szykuje się pojedynek świetnych graczy. Tavis Trice rozgrywający Wrocławia oraz Robert Johnson, kombo zespołu Legii Warszawa. Także czy będzie lepszy Trice ze Śląska, czy Johnson z Legii? Przekonamy się już wkrótce, już jutro pierwszy mecz. Także też przypomnijmy sobie przy okazji, że ci zawodnicy trafili do polskiej ligi tylko dlatego, że nie chcieli zaszczepić się przeciwko COVID-19, przeciwko koronawirusowi. Trice w Australii, a Johnson we Włoszech. Dlatego byli do wzięcia i udało się tak znakomitych graczy zakontraktować przez kluby Energa Basket Ligi. Także też trzeba temu szczęściu pomagać i też ono jest w sporcie czasami oceniane, ale bardzo, bardzo ważne. Także przed nami, mam nadzieję, że fantastyczne widowisko, zarówno jeśli chodzi o mecze o brązowy medal, jak i złoty. Kłaniam się nisko, Piotr Dudek. Pozdrawiam bardzo serdecznie.